w tym wypadku Federacji Rosyjskiej i Kremla w rękach Putina, nie jest zajęcie tych 20% państwa ukraińskiego, które oni już zajęli, ale jest zniszczenie państwa ukraińskiego i przywrócenie w skali maksymalnej, albo może w ogóle w skali pełnej, granic Związku Sowieckiego. Dopiero dramatycznie przegrana wojna doprowadziłaby do zachwiania Kremla. Dzień dobry Państwu, witam w środę. Ja się nazywam Jan Złotorowicz i to jest mój raport, moim, ale przede wszystkim Państwa gościem w dzisiejszym raporcie będzie profesor Jan Malicki, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Mam nadzieję, że się zaraz już pana profesora widzę i też się słyszymy. Dawno niewidziany, ale zawsze miło widziany w programie gość. Mam wrażenie, że trochę mieliśmy, panie profesorze, można powiedzieć, nie wiem, czy szczęście, czy pecha, że umówiliśmy się akurat na dzisiaj, bo akurat dzisiaj wyszła informacja o tym, Gazeta Wyborcza między innymi ujawniała. Nie będziemy w szczegóły wchodzić, tu warto sobie z tym zapoznać, chcemy rozmawiać bardziej w wymiarze ogólnym, o tym, jak rosyjskie służby przeprowadzały już szeroko zakrojoną operację wśród polityków zachodniej Europy, żeby uzyskać wpływ na parlament europejski. Zastanawiam się, no to jest to, co udało się ujawnić, udało się złapać. Mieliśmy wcześniej sprawę sędziego Szmyta, pana Szmyta, który uciekł na Białoruś, jest teraz tam podobno jak cytryna wyciskany przez rosyjskie służby. Powinniśmy się cieszyć, że udaje się zatrzymać tego typu akcje, czy niepokoić i martwić się o to, o czym się nigdy nie dowiemy? No, powiedziałbym, że równocześnie obydwa uczucia powinniśmy mieć. Niepokoić, ponieważ w moim przekonaniu i wcale nie tylko moim, jest to zawsze wierzchołek góry lodowej. A cieszyć się, że w ogóle takie przypadki udaje się jakiekolwiek wykryć. Jeśli idzie o byłego sędziego Szmyta, no to tu problem, niepokój dodatkowo jeszcze polega na tym, że to nie jest coś w rodzaju agentury wpływu, rozmowy zakulisowe, kawka, obiady czy kolacje. To jest przypadek osoby, która zgodnie z urzędowym systemem w Polsce miała po prostu dostęp do informacji niejawnych czy wręcz tajnych, więc tu jest niebezpieczeństwo, ale do jakich miał dostęp, no to obecnie tylko służby polskie mogą wiedzieć, ponieważ na pewno bardzo precyzyjnie jest analizowane wszystko, co on robił, jakie dokumenty pobierał, co pisał i tak dalej. Ale tak, sytuacja bardzo niebezpieczna. Sytuacja bardzo niebezpieczna. Ja jeszcze chciałbym chwilę o tym porozmawiać, zanim nie przejdziemy do tematu, na który się umówiliśmy. Chociaż to się trochę wpisuje w temat, na który umówiliśmy się, bo żeby od razu ujawnić. Ja wczoraj miałem okazję rozmawiać, zresztą polecam Państwu tą rozmowę z generałem Komornickim. Dużo ciekawych tam wątków się pojawiło, ale jeden od razu zapalił mi lampkę w głowie i powiedział, że trzeba koniecznie zadzwonić do profesora Malickiego, bo generał Komornicki przekonywał mnie wczoraj, snuł taką dosyć ponurą wizję tego, jaka może być, że tak powiem, czarny scenariusz ukraiński. Czarny scenariusz ukraiński w jego ocenie może wyglądać tak. Jeżeli nie uda się Putina zatrzymać tam, jeżeli Putin w jakikolwiek sposób uzyska to, o co teraz walczy, on zdefiniował, jestem ciekaw też pańskiej oceny, że na chwilę obecną można cele Putina na Ukrainie zdefiniować jako utrzymanie tego wschodniego korytarza, zabezpieczenie się na tych wschodnich republikach, które od dawna już twierdzi, że nie są częścią Ukrainy, tylko są częścią Rosji, zabezpieczenie korytarza dostępu na Półwysep Krymski, no i dalsze szkodzenie Europie. O tym, w jaki sposób to dalsze szkodzenie Europie mogłoby wyglądać, to zaraz. Natomiast jestem ciekaw pańskiej oceny, czy rzeczywiście możemy na tą chwilę tak definiować cel Putina. Bo ja pamiętam, że cele były jeszcze parę lat temu dużo, dużo ambitniejsze. Tego niestety nie wiemy, ale w różnych dyskusjach bierze się pod uwagę, że również i na Kremlu stwierdzono, że wojna
wojna nie pobiegła tak, jak planowano, no to każdy z nas wie, że przecież te dokumenty wypłynęły. Po trzech dniach miał być opanowany Kijów i po czterech obalony rząd i tak dalej. Więc również na Kremlu wiedzą, że to nie pobiegło tak, jak by chcieli. No zauważono niewątpliwie, że Ukraina wykazała siłę i opór większy niż się spodziewano. Wreszcie, że jednak Zachód wbrew ocenie Moskwy obudził się i może w skali mniejszej niż byśmy chcieli, czy marzyliby Ukraińcy, ale jednak udziela Ukrainie pomocy. Zatem jest możliwe, że na Kremlu bierze się teraz pod uwagę, jak zakończyć wojnę, przynajmniej na tym etapie. Ja jeszcze wrócę do tego za chwilę. Przynajmniej na tym etapie. I w każdym wypadku musi być jakiś dobry pretekst, żeby zakończyć wojnę. Putin czy Kreml nie może tak po prostu poddać się i zatrzymać wojnę. Musi być jakaś dobra podstawa, żeby, jak to się mówi, wyjść twarzą, o czym notabene część Zachodu marzy, żeby dać możliwość Putinowi wyjść twarzą. I być może takim dobrym pretekstem do zakończenia wojny czy przerwania, jak mówię, wrócimy do tego, to byłoby albo zajęcie całości tych obwodów, czy przynajmniej niektórych obwodów w całości, które prawnie, w sensie prawa Federacji Rosyjskiej, włączono do Federacji Rosyjskiej, albo na przykład zajęcie Charkowa. Charków jest tak potężnym miastem, że zajęcie Charkowa, tak potężnym, tak ważnym z punktu widzenia i Rosji, ale przede wszystkim Ukrainy, tak ważnym miastem, że spokojnie oni by wykorzystali ten pretekst i powiedzieli, że jeśli zajęta została stolica, przedwojenna stolica Ukrainy, bo nie wiem, czy wszyscy nasi widzowie wiedzą, że aż do 1934 roku stolica Ukraińskiej Sowieckiej Republiki była w Charkowie. Więc wtedy by, i to w Rosji, w Polsce można nie wiedzieć, ale w Rosji wiedzą, to powszechna wiedza. Wtedy by to, wtedy mogłoby to być pretekstem. I teraz tak, jeśli wolno, wrócę do tego, co sam zapowiadałem. Tak. To znaczy przerwanie. Tak, bo ja to sam znaczy zanotowałem, żeby nam ten wątek nie uciekł. Dokładnie. Jak pan to widzi? To znaczy zakończenie wojny. Jestem głęboko przekonany, że ewentualne przerwanie, że ewentualne zakończenie tej wojny teraz, gdy zabezpieczony będzie korytarz, gdy cały obwód doniecki na przykład zostanie zajęty, albo Charków, czego nie życzę Ukraińcom, ale ja tu prowadzę zimną analizę, więc to nie chodzi o to, co ja myślę, tylko zajmuję się analizowaniem. Gdyby któryś z tych elementów wystąpił, to chciałbym szczerze tu powiedzieć, to nie oznacza zakończenia wojny jako takiej, ponieważ kiedy się spojrzy na te pierwsze plany rosyjskie sprzed 2 lat, czy kiedy w ogóle spojrzymy szerzej, w dłuższej perspektywie, to celem w tym wypadku Federacji Rosyjskiej i Kremla w rękach Putina nie jest zajęcie tych 20% państwa ukraińskiego, które oni już zajęli, ale jest zniszczenie państwa ukraińskiego i przywrócenie w skali maksymalnej, albo może w ogóle w skali pełnej, granic Związku Sowieckiego, jako minimum. Albo w sensie dosłownym, na zasadzie włączania kolejnych obiektów do Federacji Rosyjskiej, albo przywrócenia kontrolowanego przestrzeni absolutnego wpływu Rosji. No i teraz wróćmy na chwileczkę
do końca 20, ostatnich miesięcy 21 roku, początku 22 roku. Dlaczego? Oczywiście jeszcze raz powiem panu redaktorowi i naszym znakomitym widzom, że ja przekazuję, że ja wyrażam tu swoje stanowisko, swoje przekonanie. To nie jest coś, na co mam pisane żelazne dokumenty. Już zadajmy sobie pytanie, dlaczego Moskwa postanowiła w lutym ostatecznie uderzyć na Ukrainę. Ta decyzja zapewne zapadła parę miesięcy wcześniej. Dlaczego? Otóż w moim przekonaniu doszło do rozumowania na Kremlu, która częściowo było słuszne, a częściowo okazało się niesłuszne. Jakie elementy słuszne? Otóż używa się często w takich analizach pojęcia tego okna możliwości. Na Kremlu uznano, że sytuacja międzynarodowa właśnie stwarza dla Moskwy takie okno możliwości przywracania tej rosyjskiej przestrzeni geopolitycznej. Przypominam te rozmowy rosyjsko-amerykańskie, żądania wycofania się NATO do poziomu 97 roku i tak dalej. Wycofanie się, w moim przekonaniu, jedną z przyczyn uderzenia na Ukrainę, jedną z najważniejszych przyczyn, była sama Ameryka i fakt, że Ameryka w stylu takim, jak to się stało, opuściła Afganistan. Na Kremlu uznano w tym momencie, przy tym kompromitującym dla wielkiego światowego mocarstwa stylu opuszczenia Kabulu i Afganistanu, na Kremlu uznano, że Ameryka jest rządzona przez słabego starca, który doprowadzi do kolejnej splendid isolation, kolejnego izolacji, wspaniałej izolacji Ameryki, i wtedy Rosja nabywa możliwości robienia co chce. I z jednej strony analiza była słuszna, ponieważ rzeczywiście to dla Bidena jest rzecz kompromitująca, to co się stało. Aczkolwiek pamiętajmy, że decyzje o opuszczeniu Kabulu zapadły wcześniej. On wykonywał decyzje, które już wcześniej zostały podjęte. Czyli początek rozumowania był słuszny, ale potem już okazało się, że doszło do błędu w rozumowaniu. Ponieważ co prawda Biden oczywiście nie zmienił metryki, nie stał się młodszym człowiekiem niż w chwili opuszczania Kabulu, ale Biden podniósł się, można powiedzieć, z kolan, a ponadto okazało się, że wokół niego jest grupa znakomitych amerykańskich polityków, którzy nie chcą dopuścić do tego, żeby Ameryce, światowemu mocarstwu, jak to się mówi, dmuchano w kaszę, poczynając od sekretarza stanu, poczynając od sekretarza obrony czy doradcy do spraw bezpieczeństwa, który tu jest może najsłabszym ogniwem, bo on był największym zwolennikiem dogadywania się z Moskwą, ale generalnie tak zwana administracja, czyli rząd amerykański, okazały się bardzo silnym ogniwem w oporze przeciw Moskwie. No i dołóżmy do tego, jeśli decyzja o uderzeniu na Ukrainę zapadła, w moim przekonaniu, przynajmniej rok wcześniej, kiedyś przy czwartej rewolucji rosyjskiej, te dokumenty staną się jawne i będziemy to mogli stwierdzić, czy miałem rację, czy nie miałem racji. Oby jak najszybciej. Zatem jeśli to mniej więcej rok temu
podjętą tę decyzję, to wtedy układa się nam znacznie więcej elementów w całość. W tym atak sprowadzanych migrantów na polskie granice. Tak. Polska w tym wypadku była tylko częścią tej gry, dlatego że chodziło o przełamanie polskich granic. Dziesiątki tysięcy, potem setki tysięcy, potem może i miliony nie zostałyby pewnie w Polsce, ale to by tak załamało system socjalny Polski i najbliższych krajów europejskich, że po uderzeniu na Ukrainę miliony migrantów ukraińskich, co wiedziano na Kremlu, że tak będzie, już by Polska nie była w stanie ich przyjąć. Podobnie reszta krajów europejskich, po prostu już polski system socjalny, polski system odporności społecznej i polski system empatii już byłby złamany poprzednią falą migracyjną. Dalej jeszcze, zawsze w takich wypadkach ludzie są mniej otwarci na pomoc dla ludzi, którzy są z krajów kilka tysięcy dalej, których nie znają, czasami jeszcze innej religii, innej kultury, języka, niż ci, którzy są sąsiadami, są blisko podobnej kultury, podobnej religii, jak było w przypadku Ukraińców. Zatem w moim przekonaniu to zaczęło się od rozumowania, które miało swoje uzasadnienie słuszne, a potem się wszystko rozsypało z uwagi na to, że prezydent Biden okazał się silniejszy niż myślano, że polska granica została obroniona, wreszcie, że Ameryka zdołała stworzyć sojusz krajów, które zaczęły pomagać Ukrainie. Właśnie, panie profesorze. Tak bym opisał ten trzyletnią przestrzeń geopolityczną w tej sprawie. To jest w mojej ocenie bardzo słuszna i wartościowa analiza. Natomiast zastanawiam się nad tym, bo pan mówi, że jasne, było okienko możliwości, z którego Putin postanowił skorzystać, jakby przekalkulował, popełnił błąd i pan powiedział, że wszystko się posypało. I zastanawiam się, na ile się posypało, bo tak jak patrzę na to, co dzieje się teraz, odnoszę wrażenie... Częściowo się posypało, no bo przecież jednak 20% Ukrainy zajęto. Połowa infrastruktury ukraińskiej, tak się ocenia, mniej więcej jest zniszczona. Zniszczona. Odbudowa Ukrainy to będą kolosalne środki, których Ukraina nie wytrzyma. To jest następny element przerzucenia też kosztów na Zachód. A dalej jeszcze powiem tak. Jako historyk powiem tak, że każda wojna kiedyś się kończy. Każda wojna kończy się najpierw rozejmem, a potem pokojem. Również wojna sowiecko-japońska kiedyś się zakończy pokojem, bo to jest jedyna wojna, którą znamy, która jeszcze się nie zakończyła. Ale jeśli idzie o system rosyjski, to ja byłbym tu ostrożniejszy, dlatego że samo zatrzymanie działań wojennych, czy może jakiś rozejm, czy nawet jakiś układ pokojowy wcale nie kończy rozległych planów Kremla. Myślę, że myślimy tu w podobnym duchu. Ta strategia kremlowska nie zostanie zatrzymana, tylko Kreml będzie czekał następnej okazji. Mówi się najczęściej tak, i to ma oparcie w dłuższej historii sowieckiej i rosyjskiej, że Rosja zawsze posuwa się tak daleko, jak daleko jej pozwolą. I kiedy by patrzeć na historię Imperium Carów, Imperium Sowieckiego, Imperium Putina, to ja bym powiedział, czy się patrzy na politykę księcia Gorczakowa, ministra spraw zagranicznych, czy ministra spraw zagranicznych Litwinowa, czy ministra spraw zagranicznych Mołotowa, czy obecną
politykę obecnego ministra spraw zagranicznych, one właściwie niewiele się różnią. Za każdym razem chodzi dokładnie o to samo. To znaczy za każdym razem chodzi o maksymalne rozszerzenie obszaru wpływów Rosji. Imperium Rosyjskiego, Sowieckiego i Imperium Putina. I to mówimy tak z jednej strony, to z jednej strony mógłby pan redaktor słusznie zapytać, cóż to takiego złego? Przecież to jest zadanie każdego ministra spraw zagranicznych i w tym sensie Ławrow nie jest w niczym gorszy od innych ministrów, od Mołotowa czy Gorczakowa. Można by powiedzieć, no przepraszam, minister Beck czy minister Sikorski ma takie same zadanie, czyli rozszerzać maksymalnie możliwości działania państwa polskiego. Ja wyjdę słowo własnej broni, bo ja bym tego pytania nie zadał z bardzo prostej przyczyny. Bo nie wiem, czy ja słusznie, ale ja jednak widzę różnicę między tymi politykami, mianowicie taką, że problem w przypadku rosyjskim polega na tym, że oni to rozumieją w sposób absolutnie dosłowny. To dosłowne, geograficzne rozszerzenie swojej strefy wpływów. To nie jest żadna tam miękkie wpływy, poziom bezpieczeństwa i tak. Nie, oni potrzebują, żeby realizować tą politykę, którą zgadzam się, że każde państwo musi dbać o swoje bezpieczeństwo, tylko oni to rozumieją w sposób następujący, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo, musimy poszerzyć granice, musimy zagarnąć kolejne tereny. Siłą. Chodzi o ta różnica kluczowa polega na tym, że ani minister Beck, ani Skubiszewski, ani Rau, ani Sikorski nie brali pod uwagę, że coś będziemy rozszerzać, zabierając jakieś terytoria, nawet dawne terytoria dawnej Rzeczypospolitej. No, tego wątku się nie rozważa. Mhm. Natomiast tam jest to, zgadzam się, jest to przyjmowane. Panie profesorze, ja znowu przepraszam, że wejdę słowo. Dosłowne i tak realizowane. Bo skoro jesteśmy przy tym wątku, to w zasadzie jest kluczowe pytanie, które chciałbym dzisiaj panu zadać, bo też mówił mi o tym wczoraj generał Komorniński i się sam zacząłem zastanawiać, na ile jego ocena rzeczywiście, na ile, jak poważnie musimy brać pod uwagę następujący scenariusz. Bo on powiedział tak, zresztą mówił podobnie jak pan dzisiaj, chcą poszerzać swoje terytorium. I w jego ocenie, jestem ciekaw, jak pan się do tego odniesie, jedną z takich kluczowych zadr w myśleniu moskiewskim, nie tylko Putina, ale również rosyjskich generałów, jest obwód królewiecki. Ja tu celowo używam tego słowa, bo to też trzeba pamiętać, to nie jest żaden Kaliningrad, tak musimy o tym mówić, symbolicznie musimy to nazywać królewcem i tu państwa bardzo zachęcam, żeby tak też o tym myśleć i mówić. I że są gotowi zrobić de facto wszystko, żeby nie tylko utrzymać kontrolę nad obwodem królewieckim, ale wręcz fizycznie się z nim połączyć. No od dawna mówi się o tym przesmyku suwalskim jako pasie, którym Białoruś, będąca obecnie faktycznie już częścią Imperium Kremlowskiego, którą można połączyć z obwodem królewieckim. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że zapewne w różnych grach wojennych i opracowaniach wojennych, które sztab generalny rosyjski robi, no na pewno jest brane pod uwagę zajęcie krajów bałtyckich, więc po zajęciu Litwy jest połączenie z obwodem królewieckim, więc po prostu ja jeszcze raz chcę wrócić do tego, że samo zatrzymanie działań wojennych na wschodniej Ukrainie nie będzie oznaczało, że plany rosyjskie zostały wycofane. Jestem głęboko przekonany, tak jak i mówił to generał Komornicki, plan rosyjski maksimum to jest przywrócenie przestrzeni Związku Sowieckiego. Jeśli maksimum, miejmy nadzieję, bo może żądania, że NATO ma się wycofać do granic 97, to jest żądanie, że również i Polska ma być pod wpływem Moskwy. Więc to, ale mówmy o tym, o czymś, co się wydaje takie w ich myśleniu naturalne, czyli granice Związku Sowieckiego i przestrzeń wpływów na obszarze dawnego Związku Sowieckiego.
No to tak, no to jeżeli musimy, a niestety musimy rozważać tym realnie, no to znowu, no, kraje bałtyckie były częścią ZSRR, więc z punktu widzenia rosyjskiego to jest naturalne, że trzeba je przyjąć. Natomiast chciałbym, skoro już przy tym jesteśmy, to chciałbym, żebyśmy trochę porozmawiali właśnie o obwodzie królewieckim. Bo jak zacząłem się interesować tym tematem i czytać nieco więcej o tej rosyjskiej tu enklawie, to natknąłem się na cały szereg opinii i analiz, które jakby idą w zupełnie przeciwnym kierunku, które mówią, że wojna ukraińska, pan tu mówił, że wspomniał tą kolejną rewolucję, która być może obali Putina i wtedy się dowiemy, co się działo, być może jej zarzewiem będzie właśnie obwód królewiecki, bo jak się dowiaduje, tam są coraz silniejsze tendencje separatystyczne, chociaż prawie 100% mieszkańców tego obwodu to są Rosjanie, ale w 95% Rosjanie tam urodzeni, którzy się identyfikują z tym regionem. Moskwa robi wszystko, co w jej mocy, żeby wszelkie działania regionalne tłumić, niszczyć, nie można tam zakładać żadnych lokalnych partii. Cała decyzyjność została przeniesiona z obwodu do Moskwy, jakby widać, że boją się utraty kontroli nad tym terenem. Nawet spotkałem się z taką analizą, że być może efektem wojny ukraińskiej będzie to, że powstanie czwarty kraj nadbałtycki. Rzeczywiście obwód królewiecki może być dla Rosjan aż takim problemem? Tylko bez upadku Putina i zachwiania władzy w ogóle w Rosji, nie wykluczone jest jakiekolwiek odpadnięcie królewca i powstanie czwartego państwa. Nie, w moim przekonaniu nie wchodzi w rachubę. Tak, oni tam mają takie tendencje, mimo że są Rosjanami rosyjskiego języka, ale mają takie tendencje, ale to bez zachwiania władzy w Rosji w ogóle, to znaczy albo bez rewolucji, albo bez przegranej wojny na Ukrainie, to w ogóle nie wchodzi w rachubę. Nie wiem, jakie byłyby tam. Nie, to ja od razu powiem, że w tych, nie wiem właśnie, czy analizach, czy życzeniowych myśleniach, które czytałem, przewijał się przede wszystkim ten punkt, o którym pan mówi, że jeżeli wojna ukraińska zostanie przegrana, albo ewentualnie na skutek wojny ukraińskiej załamie się tak bardzo sytuacja gospodarcza w Rosji, Rosjanie tak zbiednieją, to Królewiec jest naturalnym takim zarzewiem oporu, bo z jednej strony jest, no, geograficznie ma bardzo łatwo, ma w teorii ułatwione kontakty z bogatym Zachodem, co Kreml będzie się starał zablokować na wszelkie możliwe sposoby, co tylko będzie tym bardziej, no, powodowało wściekłość tych ludzi tam na miejscu. No tak, ale załamania gospodarczego w Rosji nie ma. Zbiednienia ludzi większego niż było do tej pory nie ma. Musimy pamiętać, że to, co by się działo w Polsce w takich wypadkach i dalszych krajach europejskich, nie występuje w Rosji i prawdopodobnie nigdy nie wystąpi. To znaczy coś, co w Polsce by było uznane za potworne zbiednienie, tam nie będzie uznane za zbiednienie, no bo po prostu większość kraju jest biedna. Należy odróżnić największe miasta rosyjskie, cały szereg, 5, 6, 7, 8, a zwłaszcza dwie stolice od tak zwanej głubinki, reszty kraju, gdzie jest potworna bieda, gdzie nie ma w większości wody bieżącej, podstawowych instalacji i tak dalej. Zatem tego zbiednienia takiego powszechnego nie ma. Wojna, która by zachwiała pewnie każdym innym krajem, nie spowodowała w ogóle zachwiania budżetowego Rosji. Przestawienie, rosyjska gospodarka pracuje dla wojny w tej chwili, czyli gospodarka się napędza, a dalej nie zadziałały niestety sankcje, więc budżet rosyjski, a przy okazji budżet białoruskiego uzurpatora, urósł w ciągu 2 lat wojny. Dlaczego tak się stało, to jest inna analiza. Ale na razie ten pierwszy element, o którym
pan redaktor wspomniał, socjalny nie występuje w ogóle i prawdopodobnie w wyobrażalnym czasie nie wystąpi. Jedynie przypadek wojny japońskiej. Przypomnę, w 1904 roku generałowie rosyjscy i dwór wywołali wojnę z Japonią, uważając, że tronowi rosyjskiemu potrzebna jest mała zwycięska wojna dla wzmocnienia tronu. A oto ta mała zwycięska wojna, która miała być mała i zwycięska, okazała się wojną przegraną. I tak zachwiała systemem, że po 13 latach upadł i tron, i Rosja, i przyszły dwie rewolucje. Zatem tylko bo tu identyczna sprawa, miała być szybka, zwycięska, pokazowa wojna, która wzmocni Kreml i da dumę Rosjanom. Kremla nie obaliła, ale i chyba aż tak nie wzmocniła. Rosjanom trochę dumy dała, ale nie aż tak, jak myślano. Zatem, wracam do głównego wątku, dopiero dramatycznie przegrana wojna doprowadziłaby do zachwiania Kremla. No i to jest scenariusz, na który wszyscy cały czas będziemy niecierpliwie czekać, bo z tego wychodzi, że Królewiec nie staje się problemem dla Putina, jest problemem dla nas, dla Europy, bo może być przyczynkiem do kolejnej wojny za naszymi granicami. Dla uspokojenia powiem, że obecnie wedle analiz, które ja widziałem, obecnie w obwodzie królewieckim jest znacznie mniej broni niż było przed wojną, ponieważ z przyczyn potrzeb wojennych obwód królewiecki został ogołocony z najważniejszego uzbrojenia, które było potrzebne na Ukrainie. W tym sensie zagrożenie dla nas z Królewca jest mniejsze niż było przed rozpoczęciem wojny. No i to jest dobry, optymistyczny wątek na koniec naszej rozmowy. Profesor Jan Malicki, Studium Europy. Pan profesor zawsze potrzebuje czasu dla siebie na koniec. Ja to mam, że tak powiem, wkalkulowane. Więc zamieniamy się w słuch, panie profesorze. Tradycyjnie 30 sekund. Ja chciałbym podzielić się z naszymi, może nie tyle z panem redaktorem, bo zna ten wątek, ale z naszymi widzami, moim osobistą opowieścią polegającą na tym, że od lat w Studium Europy Wschodniej ja osobiście mam bliską współpracę z Ukrainą. Znam tam setki ludzi, zjeździłem ze studentami cały ten teren, łącznie z Krymem i tymi wschodnimi rejonami, gdzie się toczy wojna. Byłem ze studentami kilkakrotnie w Charkowie, w tym i w budynku, który był zbombardowany, rozbity rakietą. Tam Uniwersytet Karazina jest naszym partnerem. No i kończąc ten wątek osobisty, mam również wiele tam tytułów honorowych i jestem honorowym profesorem najbardziej znanej uczelni w świecie chyba, czyli Uniwersytetu Mohylańskiego w Kijowie, słynnej uczelni istniejącej od XVII wieku, no z jakąś tam przerwą sowiecką. No ale kiedy ja tam jeździłem, poznawałem tych ludzi, kiedy właśnie mnie honorowano tymi tytułami, to właśnie oczywiście czułem się zaszczycony, ale czułem dumę. Natomiast kiedy wybuchła ta wojna, to ta duma zamienia się w niepokój i strach o tych przyjaciół i o tych ludzi, których znałem, o te miejsca, w których byłem, bo wedle normalnego układu rzeczy to wykładowcy są do uczenia studentów, a studenci są do studiowania i nabywania wiedzy, a nie umierania na froncie, a oto Ukraina i Ukraińcy znaleźli się w sytuacji, że trzeba bronić. Trzeba bronić w istocie podstaw przetrwania
państwa ukraińskiego. Ale to jest niezwykle ważny okres dla teraz to, co się dzieje. Niezwykle ważny okres dla Ukrainy. W ogóle, ponieważ w moim przekonaniu dopiero teraz wykuwa się polityczny naród ukraiński. I wykuwają się ten mit założycielski państwa ukraińskiego i mam nadzieję, że to nowe państwo ukraińskie w swoim micie założycielskim będzie miało również to oparcie na tej krwi żołnierzy ginących dzisiaj w obronie ukraińskiego państwa. W obronie wartości, zasad, ale też i zasad europejskich i demokratycznych. Dlatego miejmy nadzieję, że właśnie, tak jak pan profesor mówi, ta walka będzie zwycięska i wyłoni się z niego nowoczesna, zachodnia Ukraina. I oby do tego doszło jak najszybciej. No, my oczywiście będziemy z panem profesorem się spotykać, żeby to dla państwa na bieżąco cały czas analizować. Profesor Jan Malicki, to zawsze przyjemność łączyć się z panem, słuchać pana, więc cieszę się, że znalazł pan czas dla mnie, ale przede wszystkim dla naszych widzów. Pozdrawiamy pana profesora bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Ciekaw jestem ocen, które do pana przyjdą, bo to były długie, ale dzięki pana cierpliwości była możliwość takich długowątkowych wypowiedzi i klarownego wyłożenia myśli. Mam nadzieję, że to naszym widzom również się spodobało. Na to czekali, po to pana zaprosiłem. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za rozmowę. A państwu dziękuję, że byliście, że zostaliście. Zawsze warto słuchać tego, co profesor Jan Malicki ma do powiedzenia, dlatego też go zawsze tutaj będziemy w tym programie chętnie gościli. Ja za dzisiejszy raport oczywiście dziękuję. Zapraszam państwa na jutro w imieniu Tomka Walczaka i jego raportu. Ja szykuję tu już gościa na piątek. Do zobaczenia.